Hej, 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 kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie Zakupów. Dzisiaj niby tylko, słuchajcie, trzy zdrapeczki, ale jakie trzy zdrapeczki, każda po 30 zł. Mamy wielką krzyżówkę, ja już ją tu sobie nadrapałam, zostawiłam 4 literki. Krzyżóweczka z numerem 5, nic mi się tu nie ułożyło, poza jednym wyrazem w różowej krzyżówce. Mamy pełny portfel z numerem 14 i playbook z numerem 16. Nie wiem, czemu ten playbook wzięłam, ale wzięłam, poprosiłam, bo zdrapeczki mi kupował ktoś inny, nie ja osobiście. I podawane były te zdrapki, z tego co wiem, przez sprzedawcę. Także inwestycja 90 zł, tak? Czyli no, duża inwestycja. Zobaczymy, czy coś się zwróci. Mam nadzieję, że tak. Nawet jakby były same zwroty, to będzie super. No i co? Zacznijmy od tej krzyżóweczki. Tu by było fajnie, jakby wpadło F. Byłby bonusik. No, ale zobaczymy, czy coś będzie, czy nie. I niestety ratuję się lampką, bo mam ciemnicę. Także patrzymy, co my tu mamy. Mamy Y. Tutaj mamy drugie słówko ryki. No, jestem ciekawa, powiem Wam. Jestem ciekawa, czy coś tu będzie. Światło mi się trochę odbija, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakiś wielki problem. Teraz drapiemy tutaj te Y. Czy coś będzie, czy nie będzie. Jeżeli nie pominęłam, to wsio. Kolejna literka jest to E. E mamy w bonusie, laser. O proszę, i jest już zwrocik. Mamy trzecie słówko, zecer. No i fajnie, bardzo mnie to cieszy, bo wiem już, że nie będzie zera. No fajnie by było jeszcze, jakby w tamtych zdrapkach coś było, ale no zera już nie ma. Patrzymy tutaj, bo tutaj w ogóle chyba nie mamy nic ułożone. No ale najważniejsze, że już jest zwrot. Tu nam się ułożył igielit. Matko jedyna. Co te lotto tu wymyśla? Okej, to chyba wszystko. Mam nadzieję, że mimo tego światła i obrazu będzie Wam się dobrze oglądać. Przedostatnia literka jest to O. Mamy w kosie, mopsie, no tu już wiem, że S nie będzie, bo nie może być dwóch słów. Jest O, mamy O w celowniku, czyli już jest ile? Stówę. No świetnie, świetnie, bardzo mnie to cieszy. No S nie będzie, także nic nie dołożymy tu, ale powiem Wam, że jak mamy cztery już słowa, stówę, czyli już jesteśmy dychę na plusie samą tą krzyżówką. Szok i niedowierzanie, powiem Wam. Jestem w szoku. I ta ostatnia, no już z tej radości to już tu nie drapię. Tu mamy drugie tenor, trzecie por, czwarte noe. No jakby tu jeszcze była też stówka, no to by było coś, ale wiecie, no nie można mieć wszystkiego. Okej, tu mamy cztery, ale tu już mamy stówkę i ostatnia literka jest to H. Ale nic nam już tu nie dokłada i tu myślę, że też już nic. Że tu zostaniemy przy czterech, tu mamy cztery, czyli stówkę. Bodajże na stówkę, to ja teraz nie pamiętam, B. Teraz sobie sprawdzimy. Tak, słuchajcie, BB mamy w krzyżówce. Stuwencję. Zobaczcie. Bardzo mnie to cieszy. Jestem już dyszkę na plusie. Mamy cztery słowa. Celownik, zecer, ryki i klincz. Także warto było zainwestować. Teraz sobie może weźmy playbooka. Ja tam nie jestem jakoś fanką tego playbooka. Jeszcze jakby dawał, to wiecie. Tutaj szukamy wygrywających liczb, szukamy też siódemeczki, nic ona nam nie mnoży. Zdrapeczka, jak mówiłam, z numerem 16. I co my tu mamy? Mamy 8, 19, 18 i 2. No to patrzymy.
a mamy 11, 16, trójka, czyli obok, 20, 34, dziewiątka też bok, 17 również, 15, 26 i 28. No coś mi się wydaje, że playbook znowu zaciała. Tutaj szukamy w rubinowej siódemki bądź rubinu. Rubin mnoży nam wygraną razy 2. Jest pierść, o jest siódemka, patrzcie, no super, kolejna strapka idzie wygrana. Zarąbiście. Perła, złoto, zegarek, perfumy, druga siódemeczka i szminka. No bardzo mnie to cieszy. Będziemy dzisiaj na fajnym plusie. Szmaragdowa, tutaj szukamy trzech siódemek w każdej grze. Mam nadzieję, że jak się będzie widać, no niestety to światło mi tu pada. Jest siódemka, siódemka, prezent, szminka i portfel. Gra druga, siódemka, lustro, perfumy, portfel, to już nie ma co drapać, bo muszą być trzy. Pierścionek, siódemka, siódemka, perfumy i szminka. Moneta, trofeum, siedem, siedem i pierścionek. Gra piąta, mamy róże, bransoletkę, siedem, siedem i zegarek. Gra szósta, skrzynia, plik, siedem, siedem i siedem, czyli tutaj w grze szóstej jest wygrana. Prezent, siedem, bransoletka i moneta, także tu jest jedna wygrana. W ametystowej szukamy dwóch identycznych symboli. Mamy zegarek i monetę, perła i lustro, kufer i worek, złoto i lustro, złoto i perła, korona, worek, pierścionek, portfel, zegarek, pierścionek, kufer i portfel, także na tym nie mamy nic. O, trzeba będzie odkurzyć. Topazowa, szukamy trzech tych samych symboli, bądź trzech siódemek, trzy siódemki mnożą nam wygraną razy 2. Mamy złoto i szminka, także nie ma co drapać, plik, moneta, świnia, świnia i świnia, także tu jest wygrana, szminka i dzwonek, podkowa i złoto, podkowa, moneta, pierścionek, perfumy, ta, prezent, naszyjnik, naszyjnik i perła, lustro i prezent, perfumy i lustro, także tutaj jedna tylko wygrana. No myślę, że tu nie będzie więcej jak zwrocik, ale no bardzo mnie to cieszy. Tutaj szukamy trzech tych samych kwot. Co my tu mamy? Różne, dwa razy po 300 i różne. Tutaj szukamy wygrywającego symbolu, jakim jest zegarek. I co my tu mamy? Skrzynia, perfumy, worek, złoto, portfel, perła, szminka i korona. Czyli podejrzewam, że będzie po dyszce i będą trzy dyszki. Sprawdźmy sobie, tutaj pod siódemeczką jest 5, pod drugą siódemeczką jest 5, tak, siódemka nam nic nie mnoży, czyli jest 10. A dobra, zapomniałam, że tu jest wygrana. Jezu, ja to jestem ciele. 20, no i tu będzie dyszka i mamy 3 dyszki i super, nie wiem jakie to było, czy to B, mamy B, czyli już na wydane 90, słuchajcie, mamy 130, druga strapka, druga wygrana, no został jeszcze portfel, jak on też będzie wygrany, to chyba wiecie co, padnę. Portfel z numerem 14. No i patrzymy, zaczynamy od tej gry, bo jej nie lubię. Tutaj szukamy trzech tych samych kwot. Mamy 30, nigdy tu nic nie wygrałam w tej grze. 100, 50 tysięcy, 2 melony, no dobrze by było. 5 tysięcy, 500 złotych, 60, 150, 30 po raz drugi, 500 po raz drugi, 200 i 60 po raz drugi. Teraz weźmiemy sobie tutaj
karty kredytowe, to musimy znaleźć dwa identyczne symbole. Mamy pierścionek, walizka, banknoty, diament, pierścionek, diament, moneta, banknoty, sztabka, klucz, klucz, diament, pierścionek, koniczyna, diament i moneta, czyli tu nie mamy nic. No i ostatnia gra, tutaj szukamy wygrywających liczb, możemy znaleźć też koronę. Jeżeli ją znajdziemy, no to przypisaną kwotę wygrywamy. Szukamy 18, 13, 33 i 10. No to patrzymy. A mamy 2, 34, no to bok, 19 też, trójeczka, 32, 28, 1, 17, 15, 27, 12, 29, 5, 22, 7, 24, 6, 25, 16 i 8. No niestety portfel się wyłamał. C i druga. Gdzie jest ta druga? Teraz ludzie. Jest, czy nie ma? Tak, C i K, portfel jest pusty, ale nie będziemy się przejmować, no fajnie by było, jakby trzy weszły, tak, zdrapki, no ale nie można mieć wszystkiego. Na te trzy zdrapeczki, na wkład 90 zł, w krzyżówce trafiliśmy stówkę, no super, i zwrocik w playbooku, czyli na 90 zł mamy 130 zwrotu, czyli 40 zł jestem na plusie. Warto było takie zdrapeczki, tym razem bogatsze, kupić, zainwestować. Jeżeli odcineczek Wam się podobał, zostawcie łapeczki w górze, subskrybujcie kanał, aby być ze mną na bieżąco. Ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy się słyszymy. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa, pa, pa.